Dobra, tu mówi Szymek. W tym tutorialu o Krita 427 o tym programie pokażę wam ciekawą opcję. Aby ją znaleźć, musicie wejść na ustawienia Dockers. Omówimy dzisiaj Brush Preset History. Ostatnio używane pędzle, ale historia. Dlatego, że normalnie tu mamy wszystkie pędzle, ale jest ich pełno. Czasami jest to kłopot, aby znaleźć nasz pędzel, chociaż niekoniecznie. To jest to, co ja teraz używam. Ale jak używam historię, to tylko mam te, które używam najczęściej. Teraz włączę też podgląd. To jest praca, nad którą raczej nie jestem pewien, czy uchwyt ręki narysowałem dobrze, czy powinienem był nieco trochę to inaczej narysować. Teoretycznie chyba nie. Chyba dobrze namalowałem. Jak nie, to mnie poprawcie i powiedzcie, gdzie popełniłem błąd przy malowaniu uchwytu ręki, to chętnie to poprawię, bo jeszcze się z tym zmagam i nie rysuję idealnie uchwytu ręki. Tu jest poprawnie. Dobra, teraz sobie przełączę na świeży pędzel. Mam też mój kolor. Nie muszę szukać koloru. O nie, przepraszam, na tej warstwie powinienem malować. Tamte jest do rysowania. Mógłbym użyć maski koloryzującej, ale nie, bo maska koloryzująca chyba działa tylko z atramentem w angielsku ink. Nie martwcie się, tym brzydkie linie usunę. Hair dark, ciemne włosy, ale ja użyję tego koloru. Ja sobie pięknie rozmachę. Mamy tu rozmazywać. Ostatnio używany pędzel. Dobra, świeży pędzel. Jeszcze koszulę. Czekajcie, bo jedna rzecz mi się nie podoba. Ach, dlaczego nie ma tego koloru? Aha, bo go nie zaznaczyłem. Jak się zastanawiałem, moi przyjaciele, czy ja nie powinienem tutaj? Jeszcze, ojej, jak to dużo zajmuje. Dobra, mniejsza z tym. W każdym bądź razie kolory mam takie same, bo można utworzyć paletę kolorów. Te też możecie utworzyć, albo możecie też dodać grupę, ale dzisiaj raczej się skupimy na tym. Mam tu nawet naszą gumkę, jakby jakiś błąd się pojawił. Świeży pędzel to jest do kolorowania. Mokry pędzel to jest ten do malowania na tej warstwie. Także non-stop mogę wracać do tego. Rozmazywać to jest do rozmazywania kolorów. Także momentalnie mogę w tym samym czasie przełączać narzędzia, a jakbyście chcieli inny kolor użyć, to musicie stąd wybrać. Powiem wam, Krita to świetny program. Tylko trzeba mieć czas i cierpliwość. A czasami się trochę z tym zmagam. Możecie sobie włączyć Onion Skin albo Onion Skin też do tego. Czasami się zmagam, bo do tego programu trzeba mieć cierpliwość. Zapisuję się dokumenty też. Zapisałem. Dobra, skoro już wam powiedziałem co i jak, to mam nadzieję, że się wam to przyda.